Okej, witam was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę mówił o ulubionych stokach Warrena Buffera, tak? Najpierw kto to jest Warren Buffer? Warren Buffer to jest bilioner. Najbardziej taki, bardziej sukcesywny człowiek, który właśnie dorobił się na markecie akcji i obligacjach. I jest warto go śledzić. On jest bardzo taki transparencyjny, że pokazuje to, co robi i w to, co inwestuje. I po prostu pokażę wam jego stoki najbardziej ulubione. 5, których on właśnie inwestuje w roku 2022 i które już ma praktycznie od lat czas trzyma. I to jest taki człowiek, którego warto go śledzić, zwrócić na jego uwagę, czytać jego ideologię, może filmy zobaczyć, obejrzeć o nim, co on jest, jaką ma ideologię i jego sama, taka sama ideologia przez około 55 lat trzyma taką samą ideologię i po prostu jest bardzo sukcesywnym człowiekiem. Inwestuje w indeks, funds i tam takie rzeczy. Ale jego główna ideologia jest taka, że on po prostu trzyma na długi okres czasu i wierzy w to, że przez 50 lat każda firma na świecie urośnie w jakimś procencie i nie kładzie w żadnej firmy takie popierdółki, jak można powiedzieć, tylko takie poważne firmy jak Amazon czy tam takie inne, tak? I co jeszcze on taką ma, też ma taką fajną, co ja właśnie się tym zawsze podtrzymuję, nie? To się nazywa po angielsku buy rumor and sell the news, nie? Czyli to znaczy, że kup plotkę, a sprzedaj wiadomości, tak? Jak z Dogecoin bardzo dobrze było, że wiesz, plotka tam jakaś była, że coś tam się dzieje i tam ludzie czyje ten i później wiadomości, o, to się stało, tak? Elon Musk coś tam i ludzie poszli w górę, kupowali tego chujostwa, to wtedy ty sprzedawaj to, tak? O to właśnie chodzi, to jest jego ideologia. Bardzo, bardzo inteligentny człowiek i warto naprawdę go śledzić. Okej, chodźmy, wróćmy i teraz pokażę wam te 5 tych właśnie stoków, jakie on właśnie on lubi. I teraz pierwszy stok, który praktycznie jest najbardziej taki 90,9%, także niby jak może meteorat pieprznie na ziemię, to może on coś się z nim stanie. To jest 500 największych firm w Ameryce, się nazywa Index Funds, albo SPX, albo SP 500, 500. I teraz jak widzimy to od roku czasu, tak? Teraz mam graf od roku czasu, to widać, że od roku czasu to rosło w górę stopniowo, tak? I zobaczcie, w 3 lata, tak? Te stopniowo, nawet jak tutaj spadło w dół ostro w ten ekonomiczny krak, to nawet się nic nie stało w ten cały ten COVID, tak? I tu patrzcie, 5 lat teraz. W ciągu 5 lat Index Fund jak rósł. I praktycznie jak ktoś kupił Index Fund w tym czasie, to zawsze zyskuje około 5-10% na rok, tak? I to jest to bardziej taki Index Fund, że ci wszyscy bilionerzy w to właśnie inwestują. Drugi stok, który Warren Buffer lubi, to jest oczywiście Apple. Apple, jak wiadomo, firma iPhone, tam takie rzeczy. Bardzo obiecująca firma, też chcą zrobić swój samochód, Apple samochód, żeby ten telefon podłączyć, dlatego też poszło w górę, jest to już plotka, już jest plany, już tam takie, już jest ten, już to będzie za parę może lat, plus jeszcze nowe telefony Apple wychodzą cały czas. Wierzę w Apple też, polecam, mam nadzieję, że tak się nie stanie, jak i z Nokią. Patrzę na 3 lata, tak, jak urosło w 3 lata, no ładnie idzie, paraboliczne w górę, cholera, super to wygląda, aż człowiek żałuje, że nie zainwestował paręnaście lat temu. Tutaj odpadcie, w 2008 roku $50 kosztowało, 48 i poszło w górę do tego, tak? Do tej sumy, jaka teraz jest, około 170, tak? I polecam w ogóle kupić, bo też płaci dywidend. Dywidend znaczy, że płaci co miesiąc od balansu jakąś tam sumę, procent. Nie za mały jest procent, ale zawsze płaci, ok? I też jest dobry stok, że Warren Buffett poleca i kupuje, i inwestuje regularnie w ten stok, trzymając długoterminowo. Na kiedy jest następny stok? Następny stok, który każdy zna, jest Amazon. Amazon to jest moim zdaniem najbardziej porfujący stok w całym roku, tak? Nawet COVID go nie zniszczył. I ten stok jest bardzo taki góra w dół. Nawet jak chcą zrobić na dipach pieniądze, to tu jest łatwo wyczuć taką sytuację tak samo. I teraz patrzmy na 5 lat, tak? Patrzcie, też ładnie idzie wszystko w górę. I teraz patrzmy tutaj ten próg tutaj. To jest właśnie zaczęcie COVID. To czyli wszyscy zaczęli kupować na online, nie? Czyli to jest stok bardzo dobry w tych naszych czasach ciężkich, jak jest COVID. Jaki jest następny stok, który Warren Buffer mówi, chwali i chce kupować i kupuje, tak? To jest Berkshire stok. Zobaczcie sobie te filmy, poczytajcie. Też stok, który performuje od dłuższego czasu, też pokaże nam 5 lat, tak? Performuje też bardzo ładnie w górę, tak? Też COVID go tutaj nie zniszczył i też ładnie poszedł w górę i ponad, kurde, chyba, nie wiem, 200% w ciągu 3 lat eksplodował i też Warren Buffer trzyma długoterminówkę, nie? I ten, też to taki inny stok jest,
Albertson stock, który też Warren Buffett preferuje, też tego stoku dobrze nie znam, przyciągnął moje oko w sumie niedawno i też jest dobry stok, kiedyś widać, że performance tego stoku nie jest też zła i tu widzisz, taki jest dip teraz, jest teraz dobry nawet czas, żeby go kupić oczywiście, tak mi się wydaje. Oczywiście nie jestem jakimś ekspertem, tak mi się wydaje, że tutaj możliwe być szansa kupna, że tu jest też dobry stok, że trzeba trzymać oko. I moim zdaniem Warren Buffett to jest taki człowiek, że on coś wie, co zwykli ludzie nie wiedzą, tak? I polecam go śledzić i po prostu starać się kupować i inwestować w takie stoki, które on preferuje i on lubi kupować i inwestować w nie. Okej, dzięki, na razie, powodzenia, życzę wam miłego dnia.